15. To dzisiaj właśnie z naszych portfeli, z portfeli wszystkich podatników zmobilizowanych musiało zostać około 70 funkcjonariuszy przeciwko jakiejś przyjaznej w 80% grupie ludzi ideologii gender, którzy chcą tutaj na Rabczańskiej ziemi promować sodomiczną ideę, za którą przemawiają ich postulaty. I to trzeba głośno wiedzieć. Rabka Zdrój was nie chce. Rabczanie was tutaj nie chcą. Dlatego wszyscy razem głośno podkreślmy. Polskę opresyjną, Polskę dyskryminującą.
dyskryminującą, Polskę nietolerancyjną. Wrogiem ojczyzny nie są osoby, które chcą kochać. Wrogiem Polski są osoby, które poniżają nas, które sieją nienawiść i faszyzm, które dopuszczają do przemocy, które odbierają nam nasze podstawowe prawo do miłości. To są osoby, które dopuszczają się przemocy. To wszyscy fanatycy kościelni. To wszyscy prawicowi politycy, którzy legitymizują przemoc. To osoby, które rzucają w nas kamieniami i biją nas na ulicy. A historia jasno pokazuje, do czego ta przemoc i nienawiść może prowadzić. Dlatego dziś mówimy nie. Nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na homofobię i agresję. Nie zgadzamy się na to, aby pluli nam w twarz politycy, homofobii i rządzący. Macie nas chronić. Macie stać na straży naszych praw. Macie je respektować. Macie traktować z szacunkiem nas i nasze podstawowe konstytucyjne prawa. Bo w konstytucji wszystkie i wszyscy jesteśmy równe i równi. Chcę Polski otwartej. Chcę Polski otwartej, różnorodnej i akceptującej. Polski równych praw. Polski dla wszystkich. Polski solidarnej. Polski wolnej od strachu, nienawiści i przemocy. Polski wolnej od faszyzmu. Polski, w której obowiązują związki partnerskie i równość małżeńska. W której każda osoba ma prawo otrzymać informację od lekarza o stanie swojej partnerki i partnera. Prawo do zasiłku opiekuńczego, by móc zająć się chorą partnerką i partnerem. Czego to tak bardzo nie lubią, ale czas!
wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Oni uczą wasze dzieci i oni wam podają kawę w restauracjach, oni strzygą wasze włosy, oni was wożą taksówkami i wy ich nie zakrzyczycie i stoicie po złej stronie, próbując ich zakrzyczeć, ponieważ racja jest po naszej stronie, bo po naszej stronie jest prawo każdego człowieka do bycia respektowanym, do życia własnym życiem według swojego wyboru. Ci ludzie niczym was nie krzywdzą i nie chcą was skrzywdzić. Skrzywdzili was ci, którzy wam zrobili wodę z mózgu, którzy wam zbudowali chochoły, w które teraz wierzycie. Żadne gendery was nie będą straszyć, tylko kobiety będą miały prawo do życia własnym życiem. I żadni homoseksualiści nie są wam straszni. Są waszymi bliźnimi, jeśli jesteście chrześcijanami. Część z nich to również chrześcijanie. Ja jestem chrześcijanką, a czasem się wstydzę, jak na was patrzę po tamtej stronie, bo powinniście być tutaj. Więc przejdźcie na dobrą stronę mocy, póki jest na to czas i póki w Polsce jest jeszcze na to szansa. I jeszcze tak... A ja chcę wam tak coś i powiem po góralsku, że byłoby to zbać pięknie, kiedy za każdy własny życie pilnował, a nie cudzej. Brawo! Brawo dla Marii! Przez 180 lat wydawałoby się, że żaden Polak i nigdy polski orzeł nie znajdzie się w takim towarzystwie. W towarzystwie faszystów, neonazistów, ludzi, którzy otwarcie nawołują do przemocy. To jest po prostu niewyobrażalne, że Polacy, a szczególnie na Podhalu, identyfikują się z neonazizmem, identyfikują się z neofaszyzmem i generalnie chcą realizować te polityki, które Hitler chciał w Polsce wprowadzić. Coś przerażającego. Wstyd! Wstyd dla Podhala! Wstyd dla tych faszystów, którzy tutaj są! Wstyd dla policji, która w ogóle toleruje neonazistowską ideologię w sercu Podhala! Precz z faszyzmem, precz z Hitlerem, precz z neonazizmem. Druga rzecz, dzisiaj to kolejna rocznica podpisania porozumień sierpniowych, wielkiego, największego w historii ruchu społecznego Solidarności. 10 milionów ludzi stanęło po to, żeby walczyć o Solidarność. I gdzie jest dzisiaj Solidarność w Polsce? Hańba! Dziękuję.